Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w DSJ4. Rozpoczynamy sezon 2029-30, na który myślę, że wszyscy bardzo już tutaj czekaliśmy. Będzie to sezon wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, po raz pierwszy w tej karierze celujemy w kryształową kulę, w zwycięstwo w całym Pucharze Świata. No bo przypominam, wygraliśmy ostatnie letnie Grand Prix, te nasze umiejętności już naprawdę mocno poszły w górę. To jest ten moment, kiedy chcemy już po Puchar Świata sięgnąć. Poza tym są Igrzyska Olimpijskie w Falun, gdzie będziemy chcieli po nasz debiutancki medal olimpijski również sięgnąć. No i jeszcze na koniec sezonu Mistrzostwa Świata w lotach w Planicy, po raz pierwszy chyba, jeśli się nie mylę, więc naprawdę interesujący sezon. Poza tym bardzo ciekawy kalendarz, gdzie dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Prunier po raz drugi w historii zawita do Pucharu Świata. Będziemy mieć tutaj konkurs również drużynowy. Te weekendy, które już są taką klasyką, to pominę, ale zobaczcie. Czwarty weekend to jest skocznia w Klarholz w Niemczech. HS-170, więc taki drugi obiekt po Ironwood, który jest łącznikiem pomiędzy skoczniami dużymi a mamucimi. W tej naszej tutaj rzeczywistości w roku 2029 będzie właśnie taka skocznia. Engelberg, turniej czterech skoczni, turniej Polski, to są klasyki, później Sapporo z konkursem drużynowym, no i to jest bardzo ciekawe. Skocznia we Lwowie, sztuczna oczywiście skocznia, HS-142, nowo powstała we współpracy z Polakami, taki możemy tutaj sobie scenariusz założyć. Więc zupełnie nowy obiekt nas czeka i myślę, że to będzie bardzo ciekawa skocznia. Później Willingen klasyka, no i mamy weekend w Kralikach. Skocznia, która zadebiutowała w letnim Grand Prix w zeszłym sezonie. Skocznia też odbudowana zgodnie z tą naszą fabułą gry. Skocznia, która będzie gościć Puchar Świata po raz pierwszy w historii. Później Ironwood, skocznia właśnie łącząca skocznie duże z mamucimi, największa skocznia na świecie w Harachowie. Igrzyska Olimpijskie w Falun, konkurs na skoczni normalnej i dużej, później jeszcze oczywiście drużynowy. Lahti, tutaj też będzie drużynówka, rower, no i na koniec pojedynczy konkurs w Planicy, no bo to właśnie będzie konkurs w ramach Mistrzostw Świata w lotach, a potem na koniec sezonu jeszcze drużynówka o medale tej imprezy. Więc tak się ten sezon zapowiada, no i rozpoczynamy walkę o Puchar Świata. Po raz pierwszy my tutaj również jesteśmy w gronie, ścisłym gronie faworytów do kryształowej kuli i skaczemy już z drugim numerem tutaj w Kusamo podczas pierwszego konkursu, tak wylosowaliśmy. No i mam nadzieję, że od początku będzie nam szło naprawdę dobrze. Wspominałem już o tym w poprzednim odcinku, że chciałbym w tym sezonie skakać na naprawdę wysokim poziomie od początku do końca, stabilnie, ładnie, daleko, żeby nie odstawać w żadnym momencie odrywali. Natomiast tym skokiem 130-metrowym nie zaczęliśmy jakoś wybitnie. 18 miejsce w kwalifikacjach, które wygrywa Timi Zajc przed Janem Habdasem. Ale to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma konkurs i rozpoczynamy ten Puchar Świata właśnie tym skokiem konkursowym. Trochę za wcześnie na progu. Mam nadzieję, że uda się nieco lepszą odległość wyciągnąć. No ale nie jest to dobry skok. Mam nadzieję, że w finale się poprawimy. 132,5, więc 2,5 metra dokładamy względem kwalifikacji, ale miejsce dobre niestety nie będzie. To jest dopiero pozycja 18, dokładnie tak samo jak w kwalifikacjach. Prowadzi Zajc przed Herlem i Nikaido. No ale na spokojnie. Palosari 142 metry. Nie wiem, jakim cudem oni skaczą tak daleko w tak ciężkich warunkach, bo naprawdę nie są łatwe warunki w tym momencie. Na progu lepiej tutaj trafiony skok. Troszkę może za agresywnie. No ale ta odległość znowu nie jest dobra. Noty też są niskie. Nie wiem czemu, aż tak słabo to tutaj poszło. No ale no 14 miejsce na inaugurację. No nie jest dobre, biorąc pod uwagę, że wygraliśmy letnie Grand Prix i jesteśmy w gronie faworytów do kryształowej kuli. Ale też nie ma co tutaj panikować, bo wszystko jest jeszcze do ogarnięcia. Herl pierwszym w tym sezonie liderem Pucharu Świata. Więc przechodzimy do drugiego konkursu w Kusamo. No i pytanie, jakie będą warunki? No mam nadzieję, że dużo lepsze. Patrząc po odległościach, chyba będą lepsze, ale poczekajmy jeszcze. No w sumie nie są aż tak wybitne te odległości. No właśnie, i te warunki znowu są podobne. Znowu mocny wiatr z tyłu, ale mam nadzieję, że znajdziemy sposób na tą skocznię. Chyba po prostu za wcześnie trochę się odbijałem. Teraz się odbiłem później, no i wygląda to już lepiej. Które to da nam miejsce? Dziewiąte w tych kwalifikacjach, więc powoli do przodu. Rentaro Nishida z Japonii wygrywa te kwalifikacje. No a ja mam nadzieję, że za chwilę tutaj pokażę kolejny, trochę lepszy skok od poprzedniego, bo na razie tak to wygląda. Ładnie na progu, ładnie w powietrzu. To będzie dobra próba w końcu.
Tak, z tej próby jestem już jak najbardziej zadowolony. Mimo trudnych warunków, daleki skok, wysokie noty i po serii pierwszej jesteśmy na miejscu drugim, więc wszystko wraca do normy. Prowadzi Kos, tuż za nami Zajc, więc pomiędzy Słoweńcami tutaj jesteśmy. Czy Zajc będzie prowadził przed naszym skokiem? Nie, inny Słoweniec, Jelar, a Zajc tuż za nim. Obaj z dużą przewagą punktową. No, nie będzie łatwo tu o podium, bo poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona. Za wczesne odbicie, niestety. To będzie kiepska próba. Robiłem co mogłem, ale niestety. No, zepsułem to już na progu. Miejsce w dziesiątce utrzymujemy, bo to jest miejsce ósme, ale trójka Słoweńców na podium tym razem. No, a my na miejscu 11 w klasyfikacji generalnej. No, niestety, te straty punktowe od samego początku są całkiem spore. No, ale mamy jeszcze grubo ponad 30 konkursów, więc ten sezon trochę potrwa. I na spokojnie do tego podchodzimy. Zresztą nasze ulubione skocznie są jeszcze przed nami. Kusamo to jest skocznia, która nie należy raczej do moich ulubionych. Zobaczymy, jak będzie natomiast w Tromso. Warunki są bardzo fajne i ten skok jest całkiem przyzwoity. Prowadzimy po tej próbie o 0,1 punktu przed Imhoffem i w tych kwalifikacjach zajmujemy wysokie trzecie miejsce. Oby udało się to powtórzyć w konkursie. No nie ukrywam, że tu w Tromso, w drugi weekend Pucharu Świata, chciałbym już stanąć na podium przynajmniej jeden raz. Żeby już tutaj się wdrażać do tej ścisłej czołówki, że tak powiem. Czy ten skok będzie dobry? Będzie dobry. Jest naprawdę niezły. 140,5, bardzo wysokie noty, przewaga jest spora. No i słuchajcie, po pierwszej serii prowadzimy z dużą przewagą, więc wygląda to dużo lepiej niż w Kusamo. No w tą skocznię od razu się dużo lepiej wstrzeliłem i to widać. Na prowadzeniu Timi Zajc 143,5 metra. Spora przewaga nad Czofenigiem. Czofenig znowu spora nad Imhoffem. Może być ciężko wygrać po tym skoku Zajca, ale podium jest w naszym zasięgu na pewno. Zobaczmy. Ładnie na progu, ładnie w powietrzu. Chociaż nie wiem, czy nie za agresywnie poszedłem tutaj. I co? Nawet jest szansa na zwycięstwo. I mamy to, słuchajcie. Jest pierwsze miejsce, też dzięki wysokim notom z pewnością. No ale ta przewaga punktowa ostatecznie całkiem konkretna. Dwa równe, świetne skoki. No byłem jedynym zawodnikiem, który dwukrotnie granicę 140 metra przekroczył. No i to zaprocentowało zwycięstwem. Więc po tych niezbyt udanych, mówiąc delikatnie, zawodach w Kusamo potwierdzamy, że to był tylko wypadek przy pracy, że nie dogadaliśmy się po prostu ze skocznią, ale już teraz wygląda to dobrze i jest awans na miejsce czwarte w generalce, więc wracamy na szczyt powoli. Zobaczymy, jak ten drugi konkurs w Tromso, jak tutaj poukładają się warunki. Odległości jak na razie niezłe, trzeba przyznać, czołówka ma dobre odległości i warunki w sumie są bardzo podobne. To jest taki boczny wiatr, ale lekko skręcający na podnarty. Więc myślę, że powinniśmy się tutaj zaprezentować nieźle. I ten skok kwalifikacyjny jest niezły. Nic więcej tutaj nie można o nim powiedzieć, że był jakiś super. No bo dziewiąte miejsce nie jest wybitne, ale też małe różnice punktowe aż do podium. Bresadola wygrywa. No a my przechodzimy do pierwszej rundy. 139 metrów prowadzi Ortner. Warunki są ok. No i czy jesteśmy w stanie go wyprzedzić? Myślę, że tak, przy bardzo dobrym skoku jesteśmy w stanie to zrobić, ale niestety jest skok spóźniony i tutaj walczymy o awans do drugiej serii w ogóle. Czy będzie ten awans? Może nie być. Bo zostało ilu? Trzech czy czterech właśnie, nie jestem pewny. Czofenik prowadzi. Czy my będziemy mieć w ogóle szansę ataku wyższych pozycji? No niestety... Tak! Mamy! Już chciałem powiedzieć, że nie. Ale dzięki temu, że jesteśmy ex aequo z Bresadolą, skoczkiem, który też przecież fantastycznie sobie radzi. Nishida, też dobry skoczek i jest bardzo nisko, tak samo jak Wąsek. Coś tutaj niestety wielu zawodnikom z czołówki nie poszło. No ale dobrze, że jesteśmy w tej drugiej serii. No bo to oznacza, że będziemy mieć szansę jeszcze trochę chociaż tą pozycję podwyższyć i powalczyć o jakiekolwiek punkty sensowne. Zobaczmy, jak będzie teraz. No dużo lepiej na progu, w powietrzu też wygląda to lepiej. No ale ten skok też nie był jakiś wybitny, choć warunki były bardzo dobre. 139,5, jest jakaś tam przewaga. No na którym miejscu skończymy, ciężko powiedzieć. Strzelam, że gdzieś koło może 15, jak dobrze pójdzie. A może nawet nie. No, trafiłem idealnie. 15 miejsce. Wygrywa te zawody Szwajcar Remo Imhoff, drugi Timi Zajc, trzeci Daniel Czofenik. Więc niestety, po tym zwycięstwie znowu przyszła drobna wpadka. Nawet nie taka drobna. Miejsce 7 w klasyfikacji. No nie zaczynamy tego sezonu tak dobrze, jak zaczęliśmy sezon letni. Teraz mamy drużynówkę w Prunier, więc przechodzimy do pucharu drużynowego. Rozpoczynamy go. No i zobaczymy, jak tu się spiszemy. Na początek trening, to nas jakoś szczególnie nie interesuje, więc przez to przejdziemy sobie bardzo szybko i sprawnie.
Warunki tylko tutaj zobaczymy. Niestety dosyć konkretny wiatr z tyłu skoczni, więc nie są to najlepsze warunki. I zobaczcie, co się dzieje. Mamy igielit. Mamy igielit w sezonie zimowym. No cóż, wiemy doskonale, że w rzeczywistości są takie sytuacje dopuszczone, że można teraz skakać w Pucharze Świata na igielicie, ale w tej naszej karierze mamy taką sytuację po raz pierwszy w historii. Natomiast nie jest to czymś, co by się nie mogło w rzeczywistości wydarzyć, tak jak już powiedziałem. No a jednak zawody we Francji, gdzieś tam na przełomie listopada i grudnia, czy tam w pierwszej połowie grudnia, no to jest ryzyko, że tego śniegu może nie być. I powiem szczerze, nawet mi to przeszło przez myśl, jak robiłem kalendarz, że trochę to średnio realistyczne, że zawody we Francji akurat w tym terminie, ale no tak mi to z pewnych powodów pasowało akurat. I tak sobie pomyślałem, że właśnie może być problem ze śniegiem, ale że dosłownie trafi nam tutaj na igielit, no to bym w życiu nie pomyślał. Naprawdę ciekawa sytuacja, więc ten konkurs drużynowy będzie na igielicie, mimo że w ramach Pucharu Świata. Więc przechodzimy do serii pierwszej. No niezwykła sytuacja, aż ciężko mi w to jeszcze uwierzyć. Ciekawe, czy ten drugi konkurs, indywidualny, też będzie na igielicie? Czy będzie już na śniegu? Możliwe, że przez noc napada i będzie ten śnieg. Zobaczymy. No wiemy, że to jest losowe, więc jest duża szansa, że ten śnieg będzie. 102 metry to jest bardzo dobra próba na tym obiekcie i Polska prowadzi po pierwszej serii. To jest naprawdę świetny wynik. Duża przewaga też nad kolejnymi reprezentacjami. Kazachstan jest w ósemce, to ciekawe. Finlandii zabraknie, no i Japonii. To jest szok. To jest duży szok. Dobra, przechodzimy do serii finałowej. No i Habdas zaczyna średnio dla nas, niestety. Słowenia no, i Austria tutaj odrobiły dużo punktów. Wąsek natomiast skacze świetnie, utrzymuje przewagę. No kompletnie zepsuł Tomasz Pilch, no i raczej tutaj no ciężko może być o zwycięstwo, no ale postaramy się. Więc przechodzimy do mojej próby i od niej zależy naprawdę dużo. Więc postarajmy się, no ale niestety będzie ciężko. Trochę tam jeszcze ten skok opanowałem po tym, jak poszedłem za bardzo do przodu. I ta odległość nie jest tragiczna. No ale raczej nie wygramy tego. No właśnie, trzecie miejsce. Ale trzecie miejsce też należy docenić, bo jest to miejsce na podium. Wygrywa Austria przed Słowenią i przed Polską. No Kazachstan, tak jak można było przewidzieć, na miejscu ósmym, ale też Włochy w ósemce. No naprawdę ciekawie tutaj się zadziało. Dobrze, więc tak to wygląda po pierwszym konkursie drużynowym, a my wracamy do Pucharu Świata. No i zobaczmy, czy w Prunier w niedzielę, po tym jak w sobotę były zawody na igielicie, również będziemy mieć igielit, czy może spadnie przez noc śnieg i zdążą tą skocznię przygotować. Wow, no widzicie, że spadło tego śniegu zaskakująco dużo i mamy już śnieżną atmosferę. No bardzo realistycznie nam się to poukładało, naprawdę. No ale to nieistotne. Skupiamy się już teraz na zawodach. No a ten skok kwalifikacyjny bardzo kiepski, ale skupiłem się trochę na tej aurze. Nie było wystarczająco dużo koncentracji przy tej próbie, nie będę ukrywał. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, ale też warunki są naprawdę ciężkie. Kiepsko trafiamy z tymi warunkami jak na razie dosyć. No lepszy to będzie skok na pewno niż kwalifikacyjny. Oj, tutaj zaryzykowałem bardzo tym pójściem takim dynamicznym do przodu. Dosyć niskie noty. No, ale dosyć wysokie, piąte miejsce po pierwszej serii, z szansami na podium. Zobaczymy. Na prowadzeniu Jonas Schuster, 100,5 metra, warunki troszkę lepsze w tym momencie, jest szansa powalczyć o podium, naprawdę spora. Ładnie na progu, ładnie w powietrzu i to jest dobra próba. Myślę, że będzie podium. 99,5 metra, wysokie noty, prowadzimy z dużą przewagą i zostaje czwórka zawodników. Podium na 99% będzie, kto wie, czy nawet nie zwycięstwo. Zobaczmy. No niestety zwycięstwa nie ma, bo Paolo Sari tutaj skakał naprawdę wybitnie, ale mamy drugie miejsce ex aequo z Renem Nikaidą, więc naprawdę jest dobrze. No i zobaczcie, w generalce jesteśmy już wiceliderem, jesteśmy na miejscu drugim, a liderem Timi Zajc, mimo że bez zwycięstwa, to jest ciekawe. Zawodnik, który jest na miejscu dziewiątym, ma zwycięstwo i był już liderem po pierwszym konkursie, bo to on wygrał właśnie w Kusamo pierwszy konkurs. No a taki lider Pucharu Świata, Timi Zajc, który też prowadzi z dużą przewagą, co warto podkreślić, nie ma jeszcze na koncie zwycięstwa. Ciekawa sytuacja. No a my przechodzimy do nowej dla nas skoczni, zupełnie nowej, w Klarholz w Niemczech. I tu będą bardzo ciekawe odległości, no bo to jest skocznia HS-170. Trzy skoki na punkcie HS, każdy z nich to jest rekord skoczni aktualny, też warto zaznaczyć. Przyjrzyjmy się temu obiektowi, dosyć skromny,
Ale myślę, że całkiem fajny. I tutaj zobaczcie, znowu mamy igielit. Co tu się dzieje? Jakaś wyjątkowo ciepła zima nam się tutaj trafiła. Bo znowu po zawodach w Prunier mamy igielit tym razem w Klarholz. To jest bardzo dziwne. Bo ustawiałem te daty w Pucharze Świata tak jak zawsze, że Puchar Świata zaczyna się gdzieś tam na przełomie lipca, nie lipca, tylko listopada i grudnia. I mamy tu już kolejny weekend z rzędu i znowu mamy igielit. Naprawdę dziwna sytuacja. No ale bardzo dobry skok kwalifikacyjny, na tym się skupiamy. Piąte miejsce, więc od razu fajnie wchodzimy w ten obiekt, to jest bardzo istotne. Czy padnie jakiś rekord skoczni? Pada. Czofenik, 173 metry. Duża przewaga nad kolejnymi zawodnikami. No a jak my tutaj się zaprezentujemy w tym skoku z pierwszej serii? Ładnie na progu, troszkę może za agresywnie niestety. Ale daleko. Pięknie, bardzo dobra próba. 168 metrów. Wysokie noty. Ex aequo na drugim miejscu z Dominikiem Peterem, więc do Czofenika jest strata duża. No a później za nami są tak małe różnice, że tutaj naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe. No a przecież jeszcze skakał Zajc, o tym zapomniałem. 173,5, nowy rekord skoczni i on przed Czofenigiem. Dobrze, więc lecimy do serii finałowej. Herl na prowadzeniu 168,5 metra jest do wyprzedzenia, więc mamy szansę na podium, ale trzeba ją jeszcze wykorzystać. Ładnie na progu, w powietrzu też wydaje się, że jest ok. Już tak trochę jakoś płasko mam wrażenie, ale nie, dobrze. Powinniśmy prowadzić. 167 i troszkę zabrakło mimo tak wysokich not. Zaskakujące, powiem szczerze. No 30, no właśnie. Minimalnie, ale to może oznaczać, że nie będzie podium, że będzie czwarte miejsce, bo nie sądzę, żeby ta dwójka odpuściła. Zobaczmy. A jednak odpuścili i to obaj. Zajc znalazł się za nami o kilkadziesiątych punktu, a Czofenik spada na miejsce ósme daleko. Więc ogromna szkoda, że nie wyprzedziliśmy Jana Herla, bo byłoby drugie w tym sezonie zwycięstwo. No ale odrobinę przynajmniej odrabiamy do Timiego Zajca, 20 punktów. Zawsze coś. Więc widzicie, powoli, powoli zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Jesteśmy pewni w tym momencie na tym drugim miejscu i Timiego Zajca powoli będziemy gonić. Więc przechodzimy do drugiego konkursu w Klarholz. Fajnie jakby mocny wiatr pod narty teraz był, żeby tutaj można było za punkt HS poskakać. Czy będzie taka możliwość? Chyba tak. No, to są fajne warunki. Czy mamy śnieg? Mamy. Tym razem mamy. Dobra. Więc trochę inna aura nas tutaj czeka. Aczkolwiek nie napadało go jakoś bardzo dużo, widzimy, bo poza skocznią wciąż jest dosyć, tak dosyć trawiasto. 167,5 metra daje nam miejsce siódme w tych kwalifikacjach. Timi Zajc widzimy trzeci, wygrywa je Rajmund. No i przechodzimy do konkursu głównego. Jakie tutaj odległości naszych rywali? Nie jakieś imponujące, nikt 170 metrów nie przekroczył, ale też widzimy, że warunki się pogorszyły niestety. Więc może być ciężko mimo wszystko, zobaczmy. Ładnie na progu, dynamicznie w powietrzu, to powinna być świetna próba i będzie. Piękny skok, słuchajcie, czy to nie będzie rekord skoczni? Nie, dobra, trochę przesadziłem, bo rekord jest 173,5, ale 1,5 metra to naprawdę niedużo, ile zabrakło. I zobaczcie, przewaga jest konkretna, Timi Zajc jeszcze co zrobi? Okej, no on jest mocny, nie? On jest niesamowicie mocny. 175, nowy rekord i potężna przewaga. Będzie ciężko go tutaj pokonać i też już widzę, że będzie bardzo ciężko z nim, jeśli chodzi o rywalizację w Pucharze Świata. Gdyby on wygrał ten sezon, to będzie trzeci Puchar Świata z rzędu wygrany. No mam nadzieję, że go przed tym powstrzymamy, ale łatwo nie będzie. Warunki natomiast są teraz całkiem niezłe. No i walczymy o utrzymanie miejsca na podium. Zobaczmy. Dobrze na progu, nie wiem tylko czy nie trochę za pasywnie tutaj, ale jest wysokość i jest fantastycznie, fantastycznie, 174 metry, bardzo wysokie noty i ogromna przewaga nad Czofenigiem, po takich dwóch skokach nie wygrać, to naprawdę by było przykre, bo to były dwa fantastyczne skoki, ale no wiemy jak świetny jest Timi Zajc, czy da nam wygrać te zawody czy nie. Dał nam wygrać. Szósty. Zepsuł kompletnie ten drugi skok. 154,5 tylko. No i z ogromną przewagą wygrywamy drugi konkurs w tym sezonie. Piękna sprawa. No i w generalce, wow, tego się nie spodziewałem, że już go teraz wyprzedzimy. Słuchajcie, czy to jest pierwszy raz w historii? Chyba tak. Chyba pierwszy raz w historii zakładamy plastron lidera Pucharu Świata. Więc po bardzo nieudanym weekendzie w Kusamo, gdzie wydawało się, oj, może jednak ta forma z lata nie przełoży się na zimę.
Odzyskujemy tutaj inicjatywę i zaczyna to wyglądać naprawdę pięknie. Więc przechodzimy do weekendu w Engelbergu, którym tradycyjnie ten odcinek sobie zakończymy. W kolejnym będzie turniej czterech skoczni, turniej Polski, później zawody w Sapporo na pewno też jeszcze sobie zrobimy. No ale teraz skupiamy się na zawodach w Engelbergu, gdzie piękna zimowa aura nam towarzyszy i plastron lidera. Widzimy, ale mam nadzieję, że go nie stracę po tych zawodach, no bo Engelberg, jak wiecie, to jest skocznia, z którą mieliśmy tyle problemów w ostatnich latach. Tutaj szło nam tak ciężko wielokrotnie, teraz 10. miejsce w kwalifikacjach. Bardzo trudny jest tutaj próg. Bardzo ciężko mi w niego trafić dobrze. No i też warunki zazwyczaj tu są kiepskie, tak samo jak teraz. Więc no, niełatwa skocznia, ale spróbujemy powalczyć oczywiście. I teraz wydaje się, że trafiony skok dużo lepiej. W powietrzu też jest nieźle. No ale ta odległość zawsze jakimś cudem ostatecznie jest kiepska. No nie wiem, nie wiem od czego to zależy. Gdzie mamy zajca, to jest istotne. Dopiero na 16. miejscu też sobie nie poradził z tą skocznią za bardzo. No zresztą ja tutaj no nie mogę powiedzieć, że sobie nie poradziłem, bo 7. miejsce nie jest jakieś złe. No ale zobaczmy, zajc tym razem ładnie, 134 metry, miejsce trzecie, prowadzi Palosari 136,5. No i czy będziemy w stanie tutaj się włączyć do walki o podium? Może być ciężko, ale zobaczmy. Ładnie na progu, ładnie w powietrzu. To będzie dobra próba. Jest daleko. Nadspodziewanie daleko, powiedziałbym. 135,5, bardzo wysokie noty. No i prowadzimy. Prowadzimy o 0,7 punktu przed Palosarim, więc dołożymy trochę punktów zajcowi, to już jest pewne. No ale czy włączymy się do walki o podium? No będzie ciężko, bo jednak trochę tych zawodników jeszcze tutaj jest. Ale zobaczmy, może akurat. No było blisko, parę dziesiątych, pół punktu dokładnie, stracone do Czofeniga, ale 4. miejsce w Engelbergu naprawdę trzeba docenić. To jest i tak świetny wynik, biorąc pod uwagę, jak tutaj skakaliśmy w ostatnich sezonach. To jest naprawdę super sprawa i tak. Zajc 8., więc dokładamy mu troszkę punktów, wygrywa Kos przed Imhoffem i Czofenigiem. No i no nie jest to duża przewaga oczywiście, to jest na styk wszystko. Czofenik jeszcze się tutaj do nas zbliżył teraz, więc na niego też trzeba uważać. Ale to jest ciekawe, że obaj, Zajc i Czofenik, dwójka najlepsza z zeszłego sezonu, teraz jest jeszcze bez zwycięstwa tuż przed turniejem czterech skoczni. A po dwa zwycięstwa mają chociażby Kos i Herl. Więc no, bardzo ciekawie, ale też warto zauważyć, że Polacy sobie nie radzą w tym sezonie poza nami za bardzo. Wąsek, Pilch dopiero na miejscach 13-14. Pilch był raz na podium, Wąsek jeszcze ani razu, więc nie wygląda to jakoś dobrze. No ale okej, przechodzimy do drugiego konkursu w Engelbergu w takim razie, na początek kwalifikacje, no i oby były w końcu lepsze warunki tutaj. Bardzo rzadko się zdarza wiatr pod narty w Engelbergu, a jak będzie tym razem? No oczywiście, jak zwykle jest to wiatr z tyłu, no przynajmniej nie jakiś mocny. Więc zobaczmy, aura bardzo podobna jak w konkursie pierwszym, sobotnim. Skok spóźniony. No i średni bardzo, 11. miejsce zajmujemy w tych kwalifikacjach, które wygrywa Palosari. Zajc na 2. miejscu też warto odnotować i przechodzimy do serii pierwszej. Kto będzie na prowadzeniu? Na prowadzeniu jest Renni Kaido, szukamy tym jego zajca, bo on tutaj nas najbardziej interesuje. Czofenik też nas interesuje, jest 3., a zajc jest 10., więc nie skoczył najlepiej. No, trzeba by było to wykorzystać. Więc przechodzimy do ostatniego konkursu w tym odcinku, za wcześnie na progu. Ale może coś tam z tego wyciągniemy jeszcze? No nie za bardzo, nie za bardzo. 129,5, fatalna sprawa, dopiero 21. miejsce. No nie wygląda to dobrze, ale też różnice punktowe nie są jakieś duże. Przy bardzo dobrym skoku mamy szansę zaatakować. I teraz warunki się poprawiły, lekko pod narty, okej, już nie, nieważne. Znowu za wcześnie, znowu źle w powietrzu. Czy stracimy plastron lidera? Niestety jest na to duża szansa. 4. miejsce dopiero po naszym skoku, ojej. Fatalny konkurs w naszym wykonaniu, jeden z najgorszych w tym dotychczasowym sezonie. Ale i tak nie ma na co narzekać, biorąc pod uwagę całokształt. Jak tam zajc? Ojej, podium. Więc stracimy plastron lidera niestety. 19. miejsce i spadamy jeszcze za Czofeniga. No ale widzicie, różnice punktowe nie są duże. W dalszym ciągu z tej czołowej trójki jesteśmy jedynym zawodnikiem, który wygrywał konkursy. To jest niesamowite, że Zajc jest liderem, a Czofenik wiceliderem. I obaj nie mają jeszcze zwycięstwa na swoim koncie. Szokująca sprawa, naprawdę. No ale nie ma się co martwić tym, że spadliśmy na miejsce 3., bo tak jak już powiedziałem, różnice punktowe są minimalne i myślę, że spokojnie, spokojnie będziemy w stanie to niedługo odrobić. No widzicie, jesteśmy dopiero po 9 z 39 konkursów, więc nie ma się czym martwić,
A kolejny konkurs, kolejny odcinek zaczniemy od turnieju czterech skoczni, następnie turnieju polskiego. No a przypominam, w dwóch ostatnich sezonach to właśnie turniej czterech skoczni, turniej polski był dla nas tym momentem, kiedy forma sięgała zenitu. Była najwyższa, najstabilniejsza, szło nam podczas tych turniejów bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie też tym razem, że właśnie podczas turnieju czterech skoczni forma się ustabilizuje. No i nie tylko w tym turnieju, ale również w Pucharze Świata zaprezentujemy się świetnie. No ale czy tak będzie, przekonamy się w następnych odcinkach. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.